gości, jakie pojawiały się w czasie rozmów na komisjach i w czasie rozmów bezpośrednio Państwa ze mną na temat powołania Straży Miejskiej. Pierwszy punkt, który myślę, że powinien być wyjaśniony, to jest to, z czego musimy sobie zdawać sprawę od razu, od samego początku, od początku funkcjonowania Straży Miejskiej. Jeżeli powołanie Straży Miejskiej miałoby miejsce, to nie jest instytucja, która ma przystarzać dochodów gmin. Straż Miejska, i tutaj odpowiedź po części na interpelację pana radnego, pana Szczegóru. Straż Miejska, według zgodnie z ustawą i zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania tej instytucji, w gminie Kamień Pomorski realizowałaby na pewno wytyczne dotyczące uchwały o utrzymaniu porządku i czystości na terenie gminy Kamień Pomorski. W pierwszej kolejności dbałaby o porządek na terenach wiejskich i w mieście, ale również byłaby w jakiś sposób instytucją, która jest, która ma za zadanie przeprowadzanie czy pomoc i wsparcie, jeżeli chodzi o egzekwowanie takich istotnych kwestii, jak chociażby umowy o odbiór nieczystości stałych, nieczystości płynnych, umowy zawarte z operatorem, na przykład z PGK-iem, utrzymanie czystości na terenie gminy, w tym również, to jest bardzo ważne, pomoc przy zapobieganiu powstawania dzikich wysypisk śmieci, między innymi.